Witam Państwa w Kulisach historii. Dzisiaj będę rozmawiał z panem Michałem Ostapiukiem, historykiem, pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie i autorem książki Komendant Bury. Książki poświęconej kapitanowi Romualdowi Adamowi Rajsowi, który właśnie nosił pseudonim Bury. Panie Michale, co się wydarzyło w styczniu 1946 roku w Puchałach Starych? 31 stycznia 1946 roku trzecia Wileńska Brygada Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, dowodzona właśnie przez kapitana Romualda Rajsa, dokonała likwidacji 30 wozaków, z których 29 były to osoby wyznania prawosławnego. W tym czasie na obszarze powiatu Bielsk-Podlaski wyznanie prawosławne było identyfikowane z narodowością białoruską. Dzisiaj, tak jak wiemy, część publicystów, część historyków utrzymuje, że likwidacja furmanów była przeprowadzana ze względu na ich narodowość. Ja, jak i inna grupa historyków, m.in. dr Kazimierz Krajewski, mecenas Grzegorz Wąsowski, dr Mariusz Bechta, dr Muszyński, uważamy, że nie to było powodem ich likwidacji. Czemu? Argument jest bardzo prosty. W momencie, kiedy oddział dokonał pewnego rodzaju selekcji, ale selekcja nie była narodowościowa, tak jak niektórzy utrzymują, gdy około 40 furmanów, którzy towarzyszyli oddziałowi i przewozili go, wybrano 30, których rozstrzelano, zaś przynajmniej 10 zwolniono. Wśród tych zwolnionych przynajmniej 9 było wyznania prawosławnego. Nie mamy żadnych przesłanek do tego, aby utrzymywać, że wśród zwolnionych znajdowała się większa liczba katolików. Tak dokumenty historyczne, jak i zeznania, relacje świadków jasno wskazują, że zwolniono przynajmniej 9 prawosławnych, a więc taki czynnik nie mógł być rozstrzygający. A pana zdaniem dlaczego podnosi się stale w debacie te argumenty tych wydarzeń z tamtego okresu? Dlaczego bardziej mam czasami wrażenie, to polska strona jest zainteresowana debatą na temat komendanta Burego niż białoruska? Wydaje mi się, i należy zapewne tym to tłumaczyć, iż żołnierze klienci stali się elementem bieżącej walki politycznej. Część sił politycznych wzięła, powiedzmy tak kolokwialnie, na sztandary żołnierzy wyklętych, więc druga atakuje, bombarduje wszystkim, co jest w arsenalu. Faktem jest, że do wydarzeń z przełomu stycznia tego 1946 roku doszło. Faktem jest, że żołnierze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego przyczynili się do śmierci cywilów, którzy w żadnym wypadku nie powinni byli zginąć. Jednakże nadawanie tym działaniom charakteru charakteru religijnego, czyli że śmierć tych osób była zdeterminowana tymi czynnikami, jest poza obszarem ustaleń naukowych i poza tak naprawdę dyskursem historycznym polegającym na badaniu dokumentów i na rekonstruowaniu przyszłości. Wojna na terenie obecnego województwa podlaskiego trwała dosyć długo. Sam kapitan Bury zginął w końcówce lat 40. Co tak naprawdę działo się na ówczesnej Białostoczyźnie? Na Białostoczyźnie tak naprawdę od roku 1945, jeszcze w 1944 możemy mówić, kiedy Armia Czerwona zajęła Białostoczyznę i zeszła kolejna okupacja, zresztą bardzo brutalna, często określana przez czynniki czy to Armii Krajowej, czy Narodowych Sił Zbrojnych, określana jako znacznie bardziej brutalna niż okupacja wcześniejsza niemiecka. Armia Czerwona w ramach ofensywy styczniowej rusza na zachód, ten teren się trochę zwalnia, robi się, powiedzmy tak, luźny. Oddziały partyzanckie zaczynają walczyć, zaczynają zwalczać agenturę sowiecką, zaczynają zwalczać aparat komunistyczny i możemy mówić tutaj w tym momencie o powstaniu antykomunistycznym, o kolejnym powstaniu, w którym jest zaangażowanych na Białostoczyźnie kilkadziesiąt osób. Same struktury niepodległościowe to jest ponad 30 000 ludzi, z czego kilkuset w oddziałach zbrojnych. I to powstanie jeszcze w 1946 roku jest naprawdę bardzo silne i na przykład niech przykładem będzie powiat łomżyński, gdzie struktury Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, struktury Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość są w stanie paraliżować cały powiat pod kątem działalności administracji komunistycznej, gdzie tak naprawdę mamy jeden, dwa funkcjonujące posterunki Milicji Obywatelskiej. Wszystkie pozostałe są zlikwidowane. Dodajmy, że walka partyzantów, ta walka zbrojna, organizacje podziemne, niepodległościowe cieszą się ogromnym poparciem ludności cywilnej. Problemem jest częściowe skomunizowanie ludności białoruskiej. Ludność ta w przypadku powiatu Bielsk-Podlaski zamieszkuje jego wschodnie obszary. I część tej ludności, oraz oczywiście nie cała, ale część tej ludności bardzo aktywnie włącza się z różnych czynników. To są czynniki ekonomiczne. Ci ludzie mają szansy w nowym systemie. Długo by o tym mówić, ale część, jest to faktem, że część tych ludzi bardzo aktywnie włącza się w budowę systemu komunistycznego na terenach Białostoczyzny, zasila nie tylko partię, nie tylko system więzienniczy komunistyczny, ale również bezpośrednio Urząd Bezpieczeństwa. W jaki sposób kapitan Bury i jego żołnierze definiowali komunistę? Jak definiowali komunistę? Oczywiście za komunistę uważano każdego, po pierwsze członka, po pierwsze Polskiej Partii Robotniczej, ale również ludzi, którzy w jakiś sposób przyczyniali się do budowy tego ustroju. I musimy pamiętać, że nie tylko likwidowano aktywistów komunistycznych, ale również osoby współpracujące z systemem. One tak naprawdę chyba były nawet bardziej niebezpieczne niż bezpośrednio aktywiści. Musimy o tym pamiętać, że te likwidacje były przeprowadzone po to, żeby chronić członków organizacji, żeby chronić ludność cywilną. Więc likwidowano te osoby, które oficjalnie należały do struktur państwa komunistycznego oraz te osoby, które w sposób tajny, strukturom konspiracyjnym udało się uzyskać na ten temat wiedzę, wspierały ten system poprzez donoszenie, czyli mówiąc już tak, były szpicami komunistycznymi. Raz po raz, rokrocznie, może już mniej emocjonalnie i w mniej taki intensywny sposób, często w okolicach 17 stycznia powraca kwestia tak zwanego wyzwalania Warszawy, wyzwalania Polski przez Sowietów. Jak owo wyzwalanie, tutaj mówię cudzysłów, wyglądało na Białostoczyźnie? Przede wszystkim zajęcie Białostoczyzny czy zdobycie Białostoczyzny w walce z Niemcami przez Armię Czerwoną wiązało się z wprowadzeniem terroru. Przypomnijmy, że kilka tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, którzy przystąpili do walki w ramach operacji Burza z Niemcami, ujawniając się w ten sposób przed Armią Czerwoną, trafiło do mdlących wagonów i zostało wywiezionych na wschód. Sowiecki system represji, NKWD, NKGB, tudzież Smiersz i innego rodzaju maści policje polityczne przeprowadzały regularne działania skierowane przeciwko Polsce niepodległościową. Ponadto towarzyszył temu taki powszechny sowiecki terror przeprowadzony przez żołnierzy Armii Czerwonej. Mamy przykładów, chociażby w Łapach, pod Łapami, kiedy pijani czerwonoarmiści zatrzymywali ludzi, którzy gdzieś szli na targi, byli okradani. Mówimy tutaj też o gwałtach na kobietach przeprowadzonych przez Armię Czerwoną. Czyli mówimy o totalnym bezprawiu realizowanym przez sowieckich żołnierzy i przez sowieckich funkcjonariuszy aparatu represji. Panie Michale, jak wyglądały te ostatnie dni komendanta Burego? W jaki sposób i dlaczego został pojmany? Jak wyglądała sprawa jego procesu sądowego? No, kapitan Rajś został pojmany w 1948 roku, w listopadzie, na podstawie informacji zdobytych w wyniku rozpracowywania przedostatniego komendanta Okręgu Białostockiego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego podpułkownika Władysława Żwańskiego-Błękita. To uruchomiło pewnego rodzaju sekwencję, która doprowadziła do tego, iż Bury został zlokalizowany, ukrywał się w Karpaczu, został aresztowany, następnie przewieziony do Warszawy, stamtąd do Białegostoku po bardzo trudnym, długim śledztwie przeprowadzonym w sposób bardzo sprawny operacyjnie, tak to nazwijmy, gdyż zarówno jego zastępcę, podporucznika Kazimierza Chmielowskiego-Rekina, jak i jego samego bardzo poprzez przejmowanie grypsów, poprzez odpowiednie legendowanie pewnej historii skonfliktowano, co też doprowadziło, że ci ludzie w pewien sposób przestali sobie ufać, ujawniali pewne informacje. Ale mimo to wyszli obronną ręką z tego śledztwa i we wrześniu 1949 roku stanęli przed komunistycznym sądem. Ten sąd miał charakter procesu pokazowego. Było to duże wydarzenie na Białostoczyźnie. Właśnie podczas tego procesu stworzono, czy też historię pacyfikacji białoruskich wsi jako akcji polskich narodowców, Brygady Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, skierowanej przeciwko niewinnej ludności białoruskiej. Powtarzanie dzisiaj tych tez jest poniekąd utrwalaniem historii napisanej przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Proces zakończył się oczywiście karą śmierci dla kapitana Romualda Rajsa Burego. Jego zastępca został skazany na karę dożywotniego więzienia. Burego zamordowano 30 grudnia 1949 roku. Jego zastępca nie uniknął również śmierci. Odbył się powtórny proces, już tak zwany kiblowy, czyli w celi więziennej. Tam został on skazany na karę śmierci i wyrok wykonano 1 kwietnia 1950 roku. Trzeba, panie doktorze, zwrócić uwagę na pewne sprawy, które są bardzo ważne przy okazji tej debaty, że zarzucanie ludobójstwa, czy też dążeniu III Brygadzie do tego, aby we wsiach, które zostały spalone, częściowo spalone, bo należy o tym pamiętać, nie można tego definiować jako ludobójstwo, czy też akcję wymierzoną przeciwko ludności białoruskiej. Trzeba pamiętać, że Zalesza, tam dowódca nakazuje likwidację tylko osób, które rozpoznano jako komunistów, czyli 3 mężczyzn. Ich uznano za współpracowników resortu, zresztą jeden był sekretarzem partii, na to miano dowodu. Tych mężczyzn rozstrzelano. Pozostałe ludności kazano zebrać się w jednym domu. To był duży, obszerny dom. Tamta ludność w domu Sacharczuka zebrała się. Partyzanci zaś postanowili ukarać ją poprzez materialnie, poprzez spalenie jej dobytku. Tak, aby ci ludzie, miała być taka to forma wymierzenia kary za współpracę z Sowietami. Przypomnijmy, że jest zaleszany już w latach 30. Działała tam komórka Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi, czyli dodajmy, że partii, która odmawiała prawa do ziem Rzeczpospolitej, partii agenturalnej, nastawionej przecież bardzo nieprzychylnie do samej idei państwa polskiego. Byli tam w 1945-1946 roku członkowie Milicji Obywatelskiej, osoby zaangażowane w budowę systemu komunistycznego. Bury uznał, że należy tę ludność ukarać. Według dzisiejszych standardów oczywiście jest to bardzo, bardzo drastyczna kara, pozbawienie kogoś majątku, ale pamiętajmy, że wtedy takie rzeczy jak palenie wsi, również polskie wsie były pacyfikowane, podziemie nie ma więzień, nie ma jakichkolwiek formy wymuszania jakby posłuszeństwa, czy też lojalności wobec państwa polskiego wśród ludności cywilnej, podejmuje ukaranie tej skomunizowanej ludności. Ale tak jak mówię, zbiera wszystkich ludzi w jednym domu. Jest przekonany, że ci ludzie się tam znajdują. Wieś jest podpalona. Kiedy zajął się, czy też został podpalony dom Sacharczuka, w którym znajdowali się cywile, on zostaje otwarty. Ci ludzie uciekają. Podkreślam, nikt nie ginie. Nikt do tych ludzi, i tu są zeznania bardzo jasne. Sami polskich świadków, że nikt do nas nie strzelił. One pojawiają się dopiero później, w latach 90. czy też w latach 2000, u osób, które miały 4 lata, 5 lat w chwili pacyfikacji, ale widać, że jest to rezonans wcześniejszej propagandy. Osoby zeznające w 1948, 1949 roku jasno stwierdzają, że nikt do nich nie strzelał. Więc trudno sobie wyobrazić, że dowódcy chodziło o to, aby zlikwidować tych ludzi. Tym bardziej, że przed podpaleniem budynku wyprowadzono stamtąd komunistów i zlikwidowano. Więc nie dążył, tak jak i jego zastępca, do śmierci cywilów. To trzeba o tym pamiętać. Jakiekolwiek pisanie, że Bury mordował tam ludność cywilną i chodziło o ich likwidację, jest po prostu, wymyka się faktografii. Zginęły osoby niestety, które nie poszły na zebranie. I tu jest ogromna tragedia, bo zginęła rodzina Niczyporuków, która ukryła się w dużym domu. To był podwójny dom, to Niczyporukowi było tu 2 braci. Jeden był zastępcą sołtysa. Ci ludzie ukryli się. Żona Nikity Niczyporuka, zastępcy sołtysa, jej córka tak zeznawała, wróciła do domu i ukryła się z dziećmi, gdyż sądziła, że ci żołnierze wywiozą ich na roboty. Przypomnijmy, że oddział Burego pozorował oddział Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, oddział, który ściga tak zwane bandy, czyli oddział, który likwiduje zgrupowania partyzanckie. I ci ludzie, obawiając się, zaczęli zachowywać się w pewien sposób oporowo w stosunku do mieszkańców. Oni na początku wydali owiec oddziałowi, do tego Bury podszywający się pod oddział komunistyczny zażądał. Kiedy doszło do podstawiania podwód, ta ludność mocno skomunizowana, silnie związana z Sowietami, odmówiła. zaczęła zachowywać się w stosunku do działu oporowych. W międzyczasie, w tak zwanym międzyczasie, Bury uzyskał informacje o skali skomunizowania tej wsi. Dlatego też mu nakazał spalić. Ale podkreślam, ta rodzina ukryła się i niestety trudno sobie wyobrazić, wiem, budynki drewniane, kryte częściowo strzechą, bardzo się palą. Ci ludzie nie zdołali opuścić tych budynków. Ale podkreślmy też, że jest mitem to, co się pojawia w przekazach publicystycznych, że do tych ludzi strzelano, do ludzi, którzy próbowali uciekać z płomieni, próbowali ratować dobytek. Jest to kolejna nieprawda. Nikt do tych osób nie strzelał. Mamy przynajmniej 2 czy 3 przykłady wynikające z zeznań białoruskich, gdzie ludzie, którzy schowali się lub chociażby matka Eugenii Bazyluk, żony aktywistów komunistycznego, bardzo silnie związanego z systemem komunistycznym, bo jeszcze weterana komunistycznej partii zachodniobiałoruskiej, sama zeznała, że jej matka była stara, już starsza kobieta, i poszła na zebranie, powiedziała, że nie chce na żadne, partyzanci wzywali ludność cywilną, powiedziała, że nie chce iść na to zebranie, nie poszła. Budynek się zaczął palić, ona nie ukryła się, tylko leżała w łóżku, więc zdołała zejść z tego łóżka i opuściła płonący budynek. Nikt jej nie zastrzelił. Również protokoły, które sporządziła komunistyczna komisja badająca skalę zniszczeń, wskazują, że uratowało się bardzo dużo inwentarza żywego. To jest zima, kiedy zwierzęta były pozamykane w różnego rodzaju oborach, chlewach. Mimo to ci ludzie zdążyli, wybiegając z chaty Sacharczuka, wrócić i częściowo otworzyć te rzeczy. No, gdyby do nich strzelano, no to oni by się nie odważyli tego robić. Więc trzeba o tym pamiętać, że tam doszło bezwzględnie do tragedii, ale ta tragedia w Zaleszanach nie była zamierzona przez dowódcę, czyli kapitana Romualda Rajsa. Panie Michale, co stwierdził sąd w III RP w 1995 roku na temat sprawy Burego z 1948-1949 roku? Sąd uznał kapitana Romualda Rajsa, po prostu unieważnił wyrok, który sąd komunistyczny na niego wydał. No to trzeba pamiętać, że, czyli tak, może wracając jeszcze do tego pytania, czyli w świetle polskiego prawa Rajs wyrok wydał sąd komunistyczny, bo wyrok zapadł w październiku 1949 roku, jest uznany za nieważny, czyli tak naprawdę w świetle polskiego prawa Romuald Rajs jest niewinny, ale też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że my mówimy że o rzeczach historycznych. Ja nie chciałbym, żebyśmy się tu zamykali do jakiejś kazuistycznej dyskusji, który wyrok jest ważniejszy, czy śledztwo pionu prokuratorskiego Instytutu Pamięci Narodowego, z którego wynikami ja się nie zgadzam. No, uważam, że powinniśmy w tej chwili dyskutować raczej naukowo, wymieniać się faktami o tej tragedii i zachować trochę takiego dystansu, bo rzeczywiście, tak jak obserwujemy w ciągu teraz kilku ostatnich dni, te wydarzenia bardzo mocno rozpalają i to, co się dzieje na różnego rodzaju forach internetowych, na kontach facebookowych, twitterowych, pokazuje naprawdę, że jest to sprawa, która bardzo ma rezonans społeczny wśród wielu osób, ale niestety faktografia wciąż jest bardzo słabo rozpoznana przez ludzi, którzy opisują ten temat i niestety również przez publicystów. Między innymi artykuł, który ukazał się w Onecie, jest artykuł kompletnie, czy też znaczny w swoich obszarach, podstaw naukowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem w dzisiejszym odcinku Kulis Historii był pan Michał Ostapiuk, autor książki Komendant Bury, biografii poświęconej kapitanowi Romualdowi Adamowi Rajsowi Buremu. Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia.